Cześć wszystkim i każdemu z osobna z tej strony Nostradamus i zapraszam do nie kolejnego odcinka z City Skylines, aczkolwiek będzie to zapowiedź nowej gry czyli City Skylines 2 parę dni temu wyszedł trailer który producenci czyli firma Colossal Order wydali przygotowali dla nas no i cóż mogę powiedzieć gra jest dopiero zapowiedziana to jest bardzo wczesna faza, więc na razie niewiele można powiedzieć, ale to może być. Ten trailer, ta zapowiedzi mogą być jednocześnie zapowiedzią końca serii City Skylines. Do niej jeszcze co prawda daleko, jeszcze dużo, dużo odcinków zrobimy, ale można powoli myśleć o tym, że City Skyline... Skylines 2 zastąpi serię z pierwszej części naszej miasteczka dowodice po prostu będzie rozbudowywane na tyle, ile oni się po prostu uwiną zrobieniem tej części. Wszystko w swoim czasie opowiem o tej grze, i tutaj też się pochylimy nad tym, co w tym trailerze zostało pokazane, zapowiedziane. Zrobię to w formie prezentacji, a na sam koniec po prostu rzucę całości ten trailer, też, żeby pokazać wam dynamicznie, jak to wygląda. Nie przedłużajmy, nie uprzedzajmy faktów. Myślę, że można lecieć po kolei, więc zaczynamy od. Pierwszego, pierwszej sceny, tak jakby. Tak? I co tutaj mamy? Tutaj mamy przedstawiony węzeł hmm, autostradowy, który wygląda, powiem, wam, ładnie, Tylko, że nasuwa się pierwsze pytanie, czy to jest predefiniowane, hmm, czy to będzie hmm, możliwe do stworzenia, to jest pierwsze pytanie, które się pojawia. Wie. W lewym dolnym rogu z kolei drugie jest pytanie, mianowicie jak zauważycie, to i to. Się na siebie nakłada i pytanie, jak to będzie z filarami, bo w pierwszej części to był problem, że takie zrobienie czegoś takiego było trochę problematyczne, właśnie z powodów filarów, które jeśli wchodziły nawet tutaj na przykład na tą część, to to była był z tym problem. Tutaj wydaje mi się, że jeśli będzie możliwość, tak jak w Bodach, yy, przesuwania tych filarów, czy jakaś większa kontrola, może gra sama będzie wykrywała, że jest na drogo i to przesunie, super by był. Ale czy, czy to będzie możliwe do zrobienia? Zobaczymy, przekonamy się. Bo tutaj jest taki duży znak zapytania. Yy, następne co się tutaj rzuciło mi w oczy, to tu, tu, przejścia dla pieszych? Czy tu? co to jest w ogóle? Nie mam pojęcia, co to jest, ale to wygląda śmiesznie, i tak mnie zastanowiło trochę. Kurde, co to Przejścia dla pieszych? No, co zrobić? No nie wiem, nie mam pojęcia zielonego, no ale no chyba to nie, nie o to chodziło, producentom. No nie wiem, w każdym bądź razie na razie to jest duży znak zapytania, yy, ale to no, no, ciekawe będzie, ciekawe, jak to, to tu autor miał na myśli. No nie wiem, śmiesznie to wygląda. Dobra, lecimy dalej. Yy, tutaj mamy na screenie z kolei. Yy, Pierwszy widok miasta, jako takiego, wydaje mi się, że po pierwsze, mamy różne rodzaje budynków. Tutaj jest jednorodzinna. Tutaj mamy z kolei jakiś taka szeregówka, coś coś w ten deseń. Tak wygląda. Tutaj mamy jakieś tam wielorodzinne blokowiska. Co można więcej powiedzieć, to się rozbudowuje. Co widać na przybliżeniu, tak jakby. Tutaj powstała kolejna szerogówka, to jeśli tak w takiej formie to będzie powstawało, to akurat będzie fajne, bo mm, trochę brakowało tego w pierwszej części, potem jakieś opcje zostały dodane, ale jeszcze nie miałem tego okazji wypróbować, yy, bo tam też nie jestem jakiś specjalistą od Sydney Skylines, yy, powiedzmy sobie szczerze, ale no, niektóre opcje mnie zastanawiały i chciałem to wypróbować, ale to zrobimy już na normalnej serii i yy, tak, yy, 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 yy. co więcej tu można zobaczyć? Kolejne rozbudowanie. Tylko pytanie, czy... Mnie zastanawia, bo wygląda na to, że te budynki będą się rozbudowywały. Tak jak widzicie tutaj i tutaj. To wygląda na rozbudowę, znaczy tak jakby zwiększenie poziomu ich, nie rozbudowę, może to źle powiedziałem. I pytanie, czy, czy to jest tylko... Czy to jest właśnie ten zwiększenie poziomu, czy to jest inny ich rodzaj? Wydaje mi się, że inny rodzaj, Zobaczymy, czym zaraz będzie w następnych screenach, ale zobaczymy. Za to co ciekawe, można robić patron jak się okazuje, czyli blok koło bloku postawić, tak że sąsiedzi będą mogli sobie cukier przez okno podać. To jest ciekawe. To jest ciekawe opcja, Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Jedziemy dalej. Hmm, tutaj mamy. Pierwsze, co się rzuciło mi w oczy, oglądając screeny, oglądając trailer, to strzałki na rondach. I pytanie, czy w zależności od skrzyżowania, z jakim będziemy mieli do czynienia, te strzałki się będą pojawiały? Bo jeśli tak, to by oznaczało, że można zmienić funkcję skrzyżowania. I to może być ciekawa opcja. Wtedy będzie to tak jakby zmuszało tych, tych naszych samochodzików, ten nasz ruch uliczny do jazdy, tak jakby to było na prawdziwym brądzie, a nie tak jak teraz, że to wymaga tak jakby jakby to powiedzieć mod, znaczy no jak to, moda to wymaga trans, transport prezydenta ten, ten PS, jak tam się nazywa, już nie pamiętam dawno z niego korzystałem który pozwala takie dobre zorganizowanie tego ruchu, natomiast jeśli tutaj faktycznie to tak będzie wyglądało no to będzie to duży plus i tak jak pamiętacie wcześniej wspomniałem o tym, że tam były przejścia dla pieszych, przynajmniej tak wyglądało. Teraz już mamy pewność, że to wyglądało jak przejście dla pieszych. Dalej, tutaj mamy kolejny przykład zabudowy szeregowej, tutaj, w tym miejscu po lewej stronie. I mamy też pokazany przejazd kolejowy, i jednocześnie dwa rodzaje pociągów. To jest po prawej prawdopodobnie pasażerski, natomiast po lewej widać kontenery, więc tutaj nie mam wątpliwości, że to jest towarowy, więc. No innych pociągów sobie też nie ma, ale to wygląda raczej jak taki miejski, podmiejski pociąg typu SKMK w Warszawie. Następne, pierwsze co to śmieszny zameczek. Fajnie tu wygląda, ale to jest nie zamyk, To nie będzie jakoś tam ozdoba czy coś, tylko to prawdopodobnie będzie uniwersytet, po co się rozwiąże w sobie później. Następna rzecz, którą tutaj można zobaczyć, to kolejne strzałki, które tutaj patrzcie, wyglądają trochę tak inaczej, nie? I to też jest w sobie ciekawe, co to może oznaczać. Natomiast rondo jest strasznie małe. I po pierwsze, bardzo trudno jest takie rondo zrobić w pierwszych Citiesach. Po drugie, wydaje mi się, znaczy no... Ten tramwaj jedzie po prostu przez RONDO. Nie, nie próbowałem trawajami się bawić w pierwszej części, jakoś nie było okazji i nie wiem, czy tam się da coś takiego zrobić. Ale jeśli się da, to, to tak pamiętam implementację tego, co było w pierwszej części. Bo takie było. ciężko mi powiedzieć, nie, nie bawiłem się tramwajami, jakoś nie przepadam za trawajami ogólnie w miastach. I wydawało mi się, że, że, że to, to że jeśli to jest nowa rzecz, to fajnie. Jeśli to jest stara, to też dobrze, bo to dużo łatwiej będzie, takie bardziej realistyczne. Eee, kolejna rzecz. No, Bieżowce to raczej standard. Eee, nie widzę tutaj nic ciekawego. Trochę się różnią. Nie widzę, że był, No, sobie są podobne niektóre. Ten i ten to chyba jest to samo. Eee, tak samo. Nie, nie widzę więcej podobieństw. A może. A mniejsza o to chyba ten i, i ten to też może być to samo. Yy, kolejna rzecz to tam, jak zobaczycie w tle, mamy góry. I na tych górach są takie dziwne paski. I tak mnie zastanawiać, co to może być? Bo jeśli to jest śnieg, to nie powinien zdecydowanie tak wyglądać. Może się nad biorąc pod uwagę, załóżmy, porę roku, czyli na, powiedzmy wczesne lato, co tak wygląda trochę tutaj może, yy, nawet jeśli to by było środkowe lato, no to jeśli śnieg to na czapach, a nie w takich paskach. Chyba, że to są stoki narciarskie. Bo jeśli to są stoki narciarskie, to będzie możliwe do zrobienia w grze. To będzie duża nowość, bo nie pamiętam, żeby w pierwszych Citiesach to było yy, możliwe do zrobienia, a to by było fajne. Chcę, żeby wyznaczyć sobie, na przykład, stok narciarski. No zobaczymy. Co tu jeszcze widać? Po lewej stronie nie wiem, co to jest to czarne, długie. Wygląda na karawan, więc pewnie jakieś tam cmentarze czy krematoria będą standardowo. Widzimy też po prawej śmieciarkę, więc też odpady od razu będą do możliwe, do ten taki, nie chciałbym, powiedzieć, przemysł, ale to usługi związane z gospodarką odpadami będą dostępne prawdopodobnie w grze od razu. Dalej, co mamy? Po kolei cała scena Every Skyscraper, czyli każdy wieżowiec, każde rondo, każda dzielnica, każde miasto i cholerę nie wiadomo co chodzi tutaj. Zatem w następnej scenie mamy przedstawione miasto tak jakby z drugiej strony. Pamiętacie na pierwszej i na drugiej scenie po tym wejściu autostradę było to widoczne jakby z tamtej strony, natomiast tutaj widzimy z drugiej. I... Pierwsze też kolejne, znaczy pierwsza kolejna rzecz to jest ta dziwna wieża po prawej. Na początku jak widziałem, no to mi się wydawało, że to jest lotnisko, ale nie. Bo tutaj nie widzimy żadnych pasów startowych, nic takiego. Potem myślałem, że wieża ciśnie, ale to wieża ciśnie to by raczej trochę inaczej wygląda, więc może jakaś wieża widokowa, nie wiem, nie mam pojęcia co to może być. Yy, natomiast sama scena przedstawia, jak zobaczycie, tutaj jakieś budynki są. Kolejna, zostały one usunięte, kolejna za to jest, ko kolejne usunięcie i wyjaśniło się hasło, czyli każdy drapacz chmuru, rondo, dzielnica, miasto jest niczym bez ciebie, to fajny, fajny gag taki, fajna, fajna rzecz. Bardzo mi się podoba ten, ten motyw. No i w kolejnej scenie mamy w końcu narzędzia. Pierwszy widok interfejsu, który wydaje się dosyć prosty i przejrzysty. To jest dobre w sumie, bo... W pewnym momencie w Citiesach no, było trochę przeładowane. Było tych opcji trochę za dużo. Podejrzewam, że tutaj też coś, coś takiego będzie. Ale no nie wiem. Na razie wygląda to fajnie. I po kolei zaczynamy. Mamy odpaloną to też padl, czyli mm, m, kształtowanie terenu i mamy takie opcje, czyli pewnie podnoszenie, opuszczanie. To jest spłaszczanie, to jest pewnie wygładzanie i tu nachylenie takie mm, standardowe. Kolejna rzecz to to że rozmiar pędzla i, roz, i siła pędzla jest podana w procentach i to jest e, fajna rzecz e, pytanie jaki będzie tego skok, bo jeśli wróższaj będzie na przykład 100, 200, 300, 400 no to tam nie będzie średnio fajnie jeśli będzie 1, 2, 3 no to też będzie średnio fajnie, bo to będzie przesada z kolei w drugą stronę natomiast jeśli skok będzie co 20 albo co 25 żeby tak było ładnie no to już będzie można się pobawić tutaj Chyba, że to będzie można też ręcznie wpisać, nie wiadomo. Tak samo z siłą pędzla. Jeśli będzie to skok co 5 na przykład, no to będzie spoko. Natomiast jeśli co jeden, no to też klikać od 1 do setki, to będzie bez sensu. Chyba, że będzie można tu opcję wpisać. Wtedy będzie to yy, fajna rzecz. Yy, co my tu jeszcze mamy? No To to pewnie są dzielnice, to są pewnie przeznaczenie terenu, to są dzielnice, to to nie wiem co to jest. Zaraz pewnie się wyjaśni. Dalej drogi, Prod woda. Ktewy. służba zdrowia to, czyli odpady zostały wyciągnięte, tam to było z części, jak to tam, przemysłu chyba coś takiego dalej mamy edukacja straż pożarna, policja komunikacja miejska to jakieś pewnie parki nie wiem co to może być, burzenie jest tutaj w końcu bliżej, a nie trzeba ciągnąć tam daleko o, po prawej stronie też wcześniej nie zauważyłem Mamy tutaj tryb fotografa, czyli to będzie coś podobnego, jak było w tamtej części, ale no nie wiem, zobaczymy. Lecimy dalej. Tutaj mamy pierwsze przedstawienie, jak wygląda budowanie dróg. I one od razu się rzuca w oczy to, że są bardziej rozbudowane. Mamy na początku tak. No, standard, prosta droga, zakręt, droga kręta. To nie wiem, co to jest. Powiem szczerze, czym to się różni to od tego. Możliwe, że taka serpentyna albo. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Włączono mamy to opcję, czyli od razu tworzenie dzielnicy, znaczy taki, no robimy kwadrat i od razu w środku wypełnione. To jest trochę nawiązanie, powiem szczerze, do gry, która była, tak jakby, trochę poprzednikiem City Skylines, czyli City 6XL. Gra trochę z słabymi recenzjami, ale ja w tą grę przegrałem dużo czasu i i ona mi się podobała. I ona właśnie miała tam taką opcję, że też tworzyło się te, takie, można było stworzyć w ten sposób dzielnicę, ewentualnie się zaznaczało rogami po szerszych drogach i, można było, i w środku ta siatka się sama tworzyła. I pytanie, czy tutaj będzie to samo? Bo fajnie by było, się, byłaby ta opcja, bo mamy to, mamy też tutaj jakaś krata, ale nie wiem, czy to oznacza przyciąganie do siatki, czy, czy czego, może, może tak. No ale jakby tamta opcja, co tam w tam 6 Excel się pojawiła tutaj, to by było naprawdę fajne. Czy to będzie faktycznie do... No nie wiem, przekonamy się. Co tu jeszcze mamy? No to to, to jest prawdopodobnie ta sama opcja, co jest w wykrzyknik pierwszej części. Co mamy dalej? Mamy nachylenie, nie nachylenie, poziom teren, poziom drogi, który mamy. I jest podany w metrach. Teraz pytanie, jak to będzie działało? Czy to będzie również skok co 1, 2, 3 metry, co byłoby w sobie fajne? Czy to będzie tak jak w pierwszej części, czyli 7, 14 powiedzmy, czy 5, 10, 15, no nie wiem. Jaki będzie skok tego? Bo to będzie dosyć istotne z punktu widzenia wygody gry. I tego, co będziemy mogli tworzyć. Bo tutaj akurat mógłby być skok co 1 metr. Że mogli wtedy tworzyć naprawdę fajne rzeczy, a nie jakoś tam wygibasy czy coś takiego. Sam snapping, czyli przyciąganie, mi się trochę z kadami kojarzy, z programami kadowskimi, ale nie, mam, nie wiem, co wszystkie rzeczy mogą znaczyć. Bo to to na przykład przyciąganie do punktu może być, to jakaś już nie wiem, gumka, nie wiem, cholera wie co to. No kwadrat to kwadrat, czyli twórz kwadrat, tak, to jest przyciąganie do prostokątnej. Znaczy to przyciąganie do kwa... No nie wiem, nie mam pojęcia, co to może oznaczać To może punkt jest ten celownik. Na to przyciąganie do siatki włączone. No co tam jeszcze mogą być? Może kąty. Yy, przedłużenie linii. No nie wiem, nie wiem, nie, nie mam pojęcia, co to może yy, oznaczać. Yy, co więcej? No, opowiem jeszcze o tej przy tworzeniu siatki ulic automatycznej, Na początku gry to może być trochę przydatne, bo psz, będziemy mi tak pewnie tworzyć teki, mamy go dzielnicę gotową, nie trzeba się tym martwić. I to będzie przydatne dla graczy początkujących, natomiast wydaje mi się, że nie będzie aż tak przydatne dla bardziej zaawansowanych czy, czy tacy zawodowych, którzy będą się, którzy się bawią, tak naprawdę, w projektowaniu miasta, jakby ja w grze. Bo tacy jak my, no to mówię, tacy co zawodowo się zajmują urbanistyką, no to raczej wolą to robić pełną kontrolę nad tym. Yy, czyli tworzę główną drogę, potem z, z, od ogółu do szczegółu, tak jakby, czyli główna, zbiorcza, lokalna, dojazdówka i tak dalej i tak dalej, jak to mamy, mamy zazwyczaj wykorzystywane. Yy, to jeszcze mnie zastanawia opcja, czyli te takie trzy paski, ale to podejrzewam, że jest yy, Tolerancja nachylenia terenu, czy coś takiego, no nie wiem, że bardziej pozwala nachylić teren, bo mniej, że się wrzyna bardziej, bardziej w ziemię, bo pozwala tworzyć nasypy. Nie wiem dokładnie, jak nie w jakiej zasadzie to będzie działało, ale to jest pewnie coś też podobnego, jak mamy w pierwszej części, tylko tam mieliśmy do trzech, a tu będziemy mieli cztery poziomy. Co pierwszy, z czego pierwszy może prawdopodobnie oznaczać, że w ogóle nie będzie tolerancji, że wszystko będzie płasko. Natomiast jeśli chodzi o same drogi, co by tu mamy, pierwsza to jest taka pewnie standardowa droga. To mogą być dwupasmówki, trzy pasmówki, to to autostrady. Nie wiem, krzyżówki to to pewnie są. To mamy, to mogą być ronda w sumie, tylko pytanie, jak to będzie działało na jakiej zasadzie. Dalej mamy parking. I to jest nowa rzecz, bo znaczy tam w pierwszej części mamy te parkingi, ale nie było na to zapotrzebowania, więc podejrzewam, skoro będziemy mieli to, to prawdopodobnie pojawi się zapotrzebowanie na te parkingi i to będzie fajne. Natomiast to, to nie wiem, może utrzymanie dróg, tak jak było w pierwszej części, ten, ten utrzymanie. Natomiast jeśli chodzi tutaj w pierwszej, w końcu, w pierwszej zakładce, same drogi. No, to mnie zastanawiają te rurki, co mamy pod tym, bo to by może oznaczało, że będziemy mieli media w drodze i to będzie duże ułatwienie, bo nie będzie trzeba kombinować z tymi drutami, nie drutami puszczać to nie wiadomo gdzie i jak. To będzie fajne. Dalej mamy, jak wygląda kolejne rozbudowywanie, i co mamy tutaj pokazane? Ronda, mini Ronda. I też pokazane, jak idzie, te, jak idzie ruch, prawdopodobnie, czyli tędy, tędy, tędy. Pytanie, jak to będzie robione? Możliwe, że to będzie to obcą i klikasz, i masz ruch okrężny, nie? Tak samo jak to było tam, czy przy szerszych drogach, na przykład. No nie wiem, ciężko powiedzieć, jak to będzie dokładnie wyglądało. Natomiast co jest tutaj ciekawego, to patrzcie, że yy, gość tutaj przeciął drogę, i może to z tą drogą iść dalej. A tego w pierwszej części nie było. Trzeba było tutaj się zatrzymać, i dopiero można było iść dalej. Tutaj tego nie ma. Tutaj można od razu sobie w ten sposób budować i to będzie fajna opcja, trochę będzie wymagała przyzwyczajenia się, ale to będzie naprawdę fajna, fajna sprawa. Tak jak widzicie tutaj pyk, puściliśmy drogę i ona idzie tędy, nie? Yy, następne to już będzie pokazana cała yy, siatka dróg. Tu prawdopodobnie mamy wszystkie ich rodzaje, czyli... Jakaś tam jedno pasmówka, dwopasmówka, jednokierunkowa, też gdzieś mi się tu wcześniej w oczy rzuciła, ale nie wiem gdzie to mogło zniknąć. No, nieważne tu mamy prawdopodobnie ruch okrężny, tu jest normalny ruch, no i to następny screen przedstawia, jak to się zabudowuje. Mamy to skrzyżowanie, jest tak, porównamy sobie z wcześniejszym, jest bardzo ciekawe. To w ogóle droga się przebudowała na dwie, tak jakby. Aleje trzypasmowe, może czteropasmowe, nie wiem. Nie widać za dokładnie stąd. Yy, natomiast samo tutaj, jak chodzi, tu, kurde, będą jeździć? Czy to będzie szło tędy? Może będzie jakiś, coś szala, nie wiem, organizacja ruchu? Czy to może są tramwaje? No nie mam pojęcia, to, jak to interpretować, nie No bo to, cholera wie, co, to się, co tu się stało tutaj? Nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia. Co mamy dalej? To trochę mi też wygląda jako dzielnica. Wcześniej mieliśmy dzielnicę mieszkalną, natomiast trochę taka biurowo-przemysłowa. I pytanie, jeśli to, jest, to tu mamy też port oczywiście, tak? Mamy też jakiś widok parkingów, o których wspominałem wcześniej. Tu mamy jakiś parking, tu mamy parkingi, to mogą być właśnie miejsca pracy, skoro ich tutaj tyle jest bo ile w mieszkaniach czy coś, to może, nie wiem, powiedzmy, tam będzie opcja zrobienia parkingu podziemnego, albo nie wiem, w ulicy sobie będzie dostawać, ale no też widać, że te samochody tutaj po prostu parkują. Natomiast to właśnie mi wygląda na dzielnicę taką biurową, typowe miejsca pracy, może jakaś produkcja mała, czy coś w ten deseń. Aczkolwiek nie widzę tu, żeby było jakieś zanieczyszczenie, więc prawdopodobnie to będą biura. I kolejna rzecz, która tu zwraca uwagę, to to, że mamy zróżnicowanie jakby intensywności tych biur. Bo jak zobaczycie, tutaj jakieś mamy budyneczki, chociaż to mogą być akurat jeszcze mieszkalne, nie? No, ale nie wiadomo, jakieś tam biura, nie biura. Jeśli to będzie faktycznie zróżnicowanie na niską intensywność i wysoką intensywność biur, to było fajnie, bo pamiętacie co mamy na Bawoły Hills w Adamowicach? No, to tam daliśmy jakieś tam biura, i no to takie wystające, kule, z pośrodku niczego, takie Taki wielkie wieżowce, ale ma, chcieli mają, nie? Też mnie zastanawiam, w jaki sposób, wracając do tych parkingów, jak będziemy je budować. Czy to będzie takie walnięcie w tym miejscu, czy jakoś będziemy mogli to organizować inaczej. No nie wiem, to jest, to jest fajny znak zapytania. Jeśli chodzi o sam port, no to raczej nie widzę. Chociaż ciekawe, czy to port w ogóle jest. Czy to tak po prostu walnięte zrobione w Ala port, nie? No nie wiem, nie może to ta produkcja faktycznie, bo widzimy jakieś kominy. no I tu jest jakaś opcja w sobie. To może by była inspiracja nawet dla mnie na Adamowice, żeby coś takiego walnąć gdzieś na morzu. Fajnie by to było. No to dobra, lecimy dalej. Co mamy? Mamy roz, różne rodzaje budynków mieszkalnych. I yy, tutaj gościu postawił takie, nie wiem co to jest. Czy to jest podświetlenie? Co by tu może być w ogóle? Mieszkalne, handlowe? Yy, to jest przemysł. No i teraz na fioletowo są yy, yy, biura. Czwarta to piąta opcja to nie wiem, może są pojedyncze budynki. Yy, no to i co mamy w mieszkaniowe To no jednorodzinne raczej. i drugie to nie wiem może bliźniaki może ta szeregówka co widzieliśmy wcześniej yy, albo trzecie to jest szeregówka no nie ma to są właśnie takie bliźniaki chociaż widzicie takie jakie by nie wiem co to może być namiotki nie namiotki może to być z usługami w parterze taka jakaś śródmiejska zabudowa czy coś takiego że na dole ma kamieniczki na dole mamy sklepy na górze mamy mieszkania tak jak mamy w centrach miast, często takich starych miastach. Kolejna rzecz to są bloki i to też mogą być prawdopodobnie usługi w parterze. Natomiast kolejne to są jakieś nie wiem blokowisko, apartamentowce może. Coś w ten deseń. Bo no nie wiem, a może być też rozszczególnienie pomiędzy wykształconych pracowników a niewykształconych też. Tak jak to było właśnie w City 6 Mieliśmy coś takiego, że mieliśmy tutaj pracowników wykształconych i niewykształconych, tym bardziej, że zobaczcie po lewej stronie, mamy tak jakby wyszczególnienie, że nie będzie tylko zapotrzebowanie na mieszkaniowe, ale też na różne rodzaje mieszkaniowych. I pytanie, co to może oznaczać? Chyba, że jeszcze może to oznaczać strukturę wieku, ale to raczej nie sądzę, Residential Buildings Lecz to to z zrównoważenie. Nie wiem o co tu chodzi. Ground Pollution. To zanieczyszczenie Ziemi, no to związane raczej z przemysłem, chociaż nie wiadomo. No ciężko, ciężko powiedzieć, co to może oznaczać. Tutaj mamy, nie wiem, czy to jest chyba dostęp, a może parkingi. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, a jeszcze jedna rzecz, po lewej stronie mamy, możemy sobie wybrać, czy chcemy styl europejski, czy amerykański. Możliwe, że te style budowania będziemy mogli wybrać z czasem jeszcze kolejne, na przykład azjatycki, to tam jeszcze może być brazylijski i tak dalej. Mamy również też narzędzie pędzla, zaznaczenia, no i wypełnienia, czyli coś podobnego jak mieliśmy tam, tylko że pędzel był akurat nie ma wyboru wielkości, aczkolwiek może być tak, że dopiero po kliknięciu tego się ta opcja pojawi. Lecimy dalej. Jak wcześniej wspominałem, że te fioletowe to są biurowce i faktycznie mamy małe i duże. I to może być fajne. Jeśli to będzie mała intensywność, duża intensywność, da to nam na pewno większy, większe pole do popisu, jeśli chodzi o zrobienie tego ładnie. Natomiast co mamy jeszcze? Takiego w lewym górnym rogu, czyli próbowałem co oznacza Office Signature Buildings. Czy to jest jakaś, nie wiem, czy to jest zaznaczone, czy to jakiś wskaźnikowy, nie wiem, nie wiem, co to mogą oznaczać, chyba że to jest właśnie Office Buildings. No nie wiem, nie wiem, czy to po prostu po zaznaczeniu będzie to, to kliknięte. Bo zobaczcie, po lewej stronie mamy jak coś takiego, że mamy wybrany konkretny budynek. Natomiast co mamy jeszcze też yy, wygodę. To nie, suitability, nie sustainability, tylko suitability. Yy, czyli wygoda. Nie wiem co to, co to może oznaczać. Dostępność może. Do biur. Ciężko powiedzieć. Dobra, lecimy dalej i mamy rodzaje, to czy znaczy przykład budowania węzła autostradowego, i tutaj trochę więcej widać, że tutaj powstał filar i tutaj powstał filar. I teraz pytanie, czy one się automatycznie dopasują, czy zrobili specjalnie na potrzeby gry w taki sposób, żeby pokazać, że to się całkiem fajnie buduje? No, raczej. Standardowo to wygląda. Czy to będzie wygodne? Nie wiem, zobaczymy. Mamy w każdym bądź razie wszystko włączone tutaj. Mamy elevation na 20, więc to niewiele nam mówi tak naprawdę, czy to będzie faktycznie skok o no, 10, 15, czy 1, 2, 3, czy inaczej. No ciężko powiedzieć. Natomiast mamy wybrane tą opcję krzywej, czyli to, co my często korzystamy właśnie na dabowicach. Masz, kobiet, no tak. Za ładnie to trochę wygląda, powiem szczerze. Co tu jeszcze widać? Mamy kilka przydatnych parametrów na tym przyciąganiu, czyli długość odcinków, tak jakby, kąt jaki mamy na poszczególnych tych. No, koszty to wiadomo. Długość całego odcinka, tak jakby i spadek to chyba spadek będzie. Bo ten na środku. Zobaczcie, co nam się tutaj też pojawiło. Mieliśmy wcześniej jakieś mosty do wyboru, tutaj mamy inne rodzaje mostów do wyboru, i to faktycznie są chyba autostrady, co wcześniej no myślałem, się, że to mogło być. Natomiast to są chyba drogi stadowe, wiedzę stadowe, czyli tak, dwupasmówka, trzypasmówka? Coś ze środkowy pas jakiś taki, nie wiem, czteropasmówka? No nie wiem, nie mam pojęcia. Raczej to styl wygląda amerykański. I patrzcie, co tu jeszcze się pojawiło, bo nie wiem, czy to było wcześniej. Ale tu mamy Parallel Mode, czyli budowanie równoległe. Tego nie było, to było tylko z modów, ale to opcja będzie fajna. No, będę z tego na pewno często korzystał, bo lubię takie rzeczy. Lecimy dalej. To jest właśnie ten Parallel Mode i zobaczę też możemy wybrać sobie odstęp. Między tymi, nie? Tak wygląda przynajmniej na to, że to jest odstęp. I teraz tak, tutaj ktoś byś zaczął budować i dociągnął sobie do prawej strony, tak jakby, nie? Widać tutaj spadek, czyli tam 30%. Kąty się raczej zapowie, yy, yy, zgadzają. Długość też mamy, fajne to jest most, czyli ten taki tutaj wybrany. Możemy też wybrać jakiś standardowy. Yy, jakoś nie przepadam za tymi wiszącymi. Jeśli są ładne, to są ładne ok, ale tak wolę zwykłe. Znaczy, tak jak mamy to w tle na przykład. I zastanawiam mnie, że to tak bardzo ładnie się włączyło. I pytanie, czy tutaj gra, znaczy deweloperzy, wydawcy przygotowali po prostu, tak jakby mapkę, czy coś, żeby to pokazać, jak to się ładnie łączy? Czy faktycznie to się będzie tak ładnie łączyło i to będzie się samo dostosowywało, jeśli chodzi o szerokość? No nie wiem, ale na pewno to będzie fajna, fajna rzecz. Coś tutaj jeszcze takiego rzuca się w oczy? Chyba, chyba nie, chyba nie widzę. Dobra, lecimy dalej. I to jest właśnie University, który tutaj wcześniej był na screenie i wygląda on tak ciekawie. Na pewno tu coś mało jest, takoby mi się wydaje. Ale co tu mamy? Massive complex The offers education, of, no, czyli tam, że zapewnia edukację dla tych, co chcą się uczyć cały czas. E, zapewnia ten czwarty poziom? Czekaj, ten, ten e, szkoła średnia podstawowa. Przedszkola jeszcze będą? Tego nie zwróciłem uwagi wcześniej, dopiero teraz. No to to to, to jest duży znak zapytania. Can be upgraded with extension link library and the park? No to czyli będziemy mogli to sobie z czasem rozbudować, co pewnie jest na dole to, tymi opcjami. Upgrades. Możemy postawić pewnie standardowy budynek i dostawiać takie rzeczy, no w tamtej, w pierwszej części mieliśmy ten campus, cały DLC campus, gdzie mogliśmy tworzyć to w dowolny sposób, jedni to lubili, drudzy nie, jak jakoś tam mam ambi ambiwalentny stosunek do tego, bo nie widziałem jakoś wybitnie czegoś ciekawego w tym znaczy fajnie, bo, że można było się nad tym pełną kontrolę, ale nie podobało mi się to, że miało się troszkę nachylony teren, to już to się rozwalało wszędzie po kolei, mieliśmy skarpy wielkości Monteverestu i jakoś to tak było, no dziwnie, to z kolei ok, wygląda spoko, nie wiem jak tutaj będzie dojazd do tego parkingu, czy to będzie tędy, czy jakoś tędy, no nie wiem, nie wiem jak to będzie wyglądało, natomiast same tekstury są takie ubogie. Bo tutaj widzimy jakieś trawa, jakieś jest zróżnicowanie, natomiast tutaj tak jakby ktoś, nie wiem, farbą malował te trawniki, tak? Yy, dobra, lecimy dalej. Wspomniane wcześniej rzuciły się ronda. Coś tu pobudowało i każdy jest zadowolony. Nie wiem, co te gwiazdki mogą... Chyba tak, bo tu gwiazdki są, to pewnie wybudowali. To chyba jest policja, z tego co widzę. Yy, to jakiś taki posterunek mały, tam daleko. Yy. Wspominałem o biurach niskiej intensywności. One są chyba tutaj, więc to wygląda spoko. I takie co się kolejne rzuca to są cztery rodzaje posterunków albo trzy rodzaje i więzienie. Tu mamy takie posterunki, a druga opcja nie wiem co to może oznaczać. No nie, mamy przyciąganie czyli do dróg lub do siatki. OK. Czyli możemy sobie wybrać tutaj do czego chcemy albo obie opcje, albo nie wiem. Lecimy dalej. To jest jazda tramwajowa, przynajmniej tak mi się wydaje po tej końce. Czy mamy tutaj kolejną rzecz, czyli środki transportu? I tak, pewnie nie wiem. Taksówki, autobusy, pociągi, tramwaje. To, to nie wiem, co to może oznaczać metro, może? No to raczej wydaje się, że to jest metro, tak? no Łódki, samoloty, no to nie wiem na jakiej zasadzie to będzie działało, ale raczej podejrzewam tak ubogo jak to było w pierwszej części, bez tych wszystkich DLC co po wychodziły czyli bus transit i airports. Fajnie, że są, tak? To jeszcze mamy map legend, czyli taxi, stands, bus, stops. Okej. Okay. Wygląda to fajnie, co tu więcej można powiedzieć? Co tu mamy? Ciekawie wygląda, tworzy, może wyglądać tworzenie torów tramwajowych, czyli jako podmiana tak jakby w drodze, to by wyglądało trochę jak w Transport Fever mamy, czyli klikamy obce tramwaje, tek tek, 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 jedziemy i mamy, mamy tramwaje. Też są motywy unijne amerykańskie ale też się zastanawia, co te ikonki oznaczają tutaj. Ciężko mi i też tutaj, no tutaj z czegoś są niezadowoleni, widać łapka w dół. Nie wolno łapek w dół dawać, w górę. Pamiętajcie, tutaj też pod filmem, oczywiście. To natomiast nie wiem, co to jest. No ciekawe, tam jakieś pewnie... Może taksówka? No nie wiem, tu pewnie, że nie mają dostępu. Yy, no dobra, lecimy dalej, tramwaj sobie jedzie. No to tak, tutaj powiem szczerze, z góry, z, drugiego, z innej perspektywy, trochę dziwnie wygląda, ale to jest pewnie przedłużenie tego, tej scenki. Za to, co to jest tam gdzie jedzie, jak jedzie, gdzie ma przystanki, czyli także krąży wokół. Natomiast tu jest dopiero, zaczyna się ciekawie. Czyli mamy opcję zarządzania linią. I tego nie pamiętam, że było aż tak rozbudowane w pierwszej części. W modach na pewno, bo w jakimś innym serwie miałem ten mod z zarządzaniem linią to wyglądało bardzo fajnie. I tutaj możemy sobie wybrać rodzaj. Tej pojazdu, czyli trawa, i nie wiem co to po, kolej, po kolejce może jeszcze jeździć, raczej tu dużego wyboru nie będzie, ale mamy charakterystykę linii, czyli długość, ile przystanków, ile yy, pasażerów jeździ, jakie jest obłożenie. Na razie jest zero, więc pewnie dopiero ta linia powstała na potrzeby sceny, na potrzeby filmiku, możemy wybrać sobie cenę, możemy wybrać sobie liczbę pojazdów przydzielonych, maksymalnie na tą linię może wejść 5, ciekawe jest jak to zależy od linii, czy to jest 5 przystanków, więc 5 pojazdów może jeździć, ciężko powiedzieć czyli że jest jakieś to powiązanie ewentualnie długość jakaś, czyli na każde rozpoczęcie rozpoczęte 500 metrów będzie jeden pojazd, tak? Czyli do 500 masz jeden, powyżej 500 do 1002 i tak dalej i tak dalej. Schedule, czyli pora dnia, o której będę, jeść, czy to jest tylko dzienny, czy to jest nocny, czy to jest całodobowy, to by oznaczało być może, że a to potem później. I kolor linii. Natomiast to jest ciekawe, na samym dole. Pierwsza to jest pewnie śledź linię, czyli to, co kliknięte mamy teraz. No ta, linka, ta ikonka, która tutaj jest zgodna, jest więc pewnie to jest to. Możemy skasować linii, ale możemy wyłączyć. Zauważyłem to na kanale Blue którego zresztą polecam. Czasami fajne, fajne rzeczy wydaje, zwłaszcza te, te pogromce korków. Yy, więc to mnie zastanawia. On powiedział o tym, że to może mamy na przykład stadion nie? i jest jakiś mecz i możemy sobie włączyć linię, żeby ten mecz dojechali i potem wyłączyć jak już tam nie będzie potrzebna. No podejrzewam, że to tak może działać, aczkolwiek nie wiem, zobaczymy, yy, ale to... To jest właśnie ciekawe. Ciekawe to może ciekawie, dużo wygodniejsze może być zarządzanie tymi liniami. Jeśli to będzie w ten sposób wyglądało, no bo w pierwszej części to no to jest takie mało intuicyjne, się wydaje. Dobra, kolejna rzecz, czyli będzie rzut na miasto i na taką dzielnicę centralną i coś oni mają na tym balkonie, To stolik? Na początku musiałem czuł taczka jakaś, nie? ale no nie, chyba stolik i dwa siedzenia, nie? Tu leżanka. No tutaj mamy widok na całą część centralną, no te bloki wyglądają tak śmiesznie trochę, powiem szczerze, ale no fajny widok. Na tych dwóch, pas na tych dwóch pasmówkach co tutaj widzicie, tutaj czy, czy gdzieś jeszcze była? Chyba nie, tutaj taka jest jedna duża. Czy tu linią przerywaną po brzegu jest odznaczony buspas, czy to są parkingi? Bo u góry wydaje się, że to może być parking, ale tam nie widzę tej linii przerywanej, natomiast tutaj już tak. No i ciekawe, co to może oznaczać. Tym bardziej, że jest takie zwężenie. To może być dla autobusów specjalnie. Nie wiem, przekonamy się. Yy... Co tu jeszcze widać? To no też są te parkingi, nie? I to też wygląda na to, że to są przy blokach, może? Tutaj też. To co dużo wskazuje na to, że będzie zapotrzebowanie na te parkingi. Trzeba będzie to też zaspokoić, co dodatkowy. Czynnik symulacyjny nam tu doda. Dobra, lecimy dalej. Mamy charakterystykę budynku i mieszkańców. Mamy wyszczególnie, mamy też poziom budynków, czyli tak jak wspomniałem wcześniej, one będą, ale pytanie, w jakiej formie to będzie działać? Czy tak jak tam, że coś tam się rozbuduje ładniejszego, czy. czy... To, to się jarało przed chwilą, też dopiero to zobaczyłem. Co mamy dalej? Households, czyli mieszkańcy. Nie, zaraz, to są mieszkania. A residents to są mieszkańcy e, z średnia UEF. Nie wiem co to może znaczyć. Nie wiem, zdrowie, czy te, dobrość. Ludzie dalej rzekają. Fajnie im jest. Są happy, jak tutaj na górze. E, leć. Zaraz tu mamy ikonkę tego budynku, i to może być to. Czy to są jakieś usługi? Nie. Wiem. A tu patrzcie, mamy garaż. A e, to może są z garażem, właśnie pod tym. A? Ciekawe. Oj, wróć. Mamy tutaj tak dzieci, nastolatkowie, czyli ci, co się mogą płodzić, nie mogą płodzić, zaczynają móc płodzić, mogą płodzić i już nie mogą płodzić. I wiek, mamy tutaj rozbicie na wiek, czyli na razie mieszkają tutaj tylko starzy i dorośli, czyli ja bo się wszyscy wyprowadzili, a jeszcze dziadkowie nie pomarli, więc młodzi się nie wprowadzili. I tu mamy ciekawą informację. Citizens age determines their education opportunities and whether it's not taken work. Age also affects citizens health, czyli ich wiek determinuje, jak szybko się uczą oraz wpływa na ich zdrowie, czyli im są starsi, tym mają większą podatność na choroby, co będzie oznaczało, że trzeba będzie bardziej zadbać, bardziej przewidzieć Służbę zdrowia, tutaj, w tych dzielnicach, gdzie będziemy mieli faktycznie starych. Pytanie, czy będziemy mieli podgląd na właśnie wiek tych mieszkańców, jakoś zróżnicowanie, gdzieś jest ta średnia w kierunku starszyzny, w kierunku młodości i tak dalej. No i tutaj na dole mamy wykształcenie, czyli niewykształceni, słabo, do, normalnie, dobrze, bardzo dobrze. I to będzie z kolei wpływało na ich wydajność pracy, wiadomo, na zarobki, wiadomo. Ale też na produkcję odpadów. I pytanie, czy to będzie w kierunku takim, że lepiej wykształceni będą mniej odpadów produkować, czy z kolei więcej, bo będzie ich stać na więcej? No nie wiem, ciekawe jak to będzie wy, wyróżnione w tym miejscu. No nie wiem, pytanie w którą stronę będzie, się chodzi o te odpady. Lecimy dalej. Mamy elektrownie. I to jest chyba elektrownia węglowa, coal power plant i to będzie węgla tu szło, że ho ho, ho, ho ho Będzie to paliło Patrzcie na te kuminy, będą tutaj ekologicznie się przypinać i mazać potem, chociaż tedy nie idzie dwutlenek węgla. Tędy idzie woda. I pamiętajcie, że jak widzicie takie hobby, to jest chłodnia, a nie idzie tędy dym. Tyle. Z mojej strony. Zapamiętajcie, jesteście moimi widzami, czyli inteligentnymi ludźmi. Się domyślicie pewnie, nie muszę tego mówić. Ale kto nie wiedział, to będzie wiedział. I też podobna historia jak przy uniwersytecie, że będzie to można rozbudowywać. Czyli nie wiem, co to może być: jakieś dodatkowe składy może węgla, to jakieś dodatkowe palniki, te, te generatory chłodnie kominowe, które prawdopodobnie nie wiem, mogą zwiększać wydajność, albo może zmniejszać zanieczyszczenie tej elektrowni. Czy zasobność wody może być też, że w elektrowni będzie więcej wody zużywała? No jakie tam mamy zanieczyszczenie? Noise, air, ground, czyli powietrze, ziemia i hałas. Co mamy tutaj jeszcze pracowników? To jest kolejna rzecz, która też mi zwróciła uwagę, więc możliwe, że przy takich elektrowniach czy przy takich dużych zakładach będziemy musieli zabezpieczyć siłę roboczą, czyli nie będziemy mogli zrobić czegoś takiego, że zrobimy elektrownię i ludzie będą z drugiego końca miasta na przykład, tu dojeżdżać bo mogą w ogóle nie dojechać. Będziemy mieli tak jak tutaj czyli 18 lat 32 a w skrajnych przypadkach ta elektrownia może w ogóle nie działać nie będziemy mieli wydajność tak jak tutaj user, może 1 ale efficiency nie 134 tylko 17 i będzie trzeba dodatkowo zapewnić blisko mieszkańców którzy czy dzielnice mieszkalne które będą zapewnić im pracowników. To może być ciekawa mechanika. Zobaczymy, no ciekaw jestem jej po prostu. Więc co, lecimy dalej. I tu mamy Air Pollution, czy zanieczyszczenie powietrza. W pierwszej części było tylko zanieczyszczenie ziemi, tam było tak jakby wskazali, gdzie to zanieczyszczenie faktycznie występuje. Natomiast dwie rzeczy tutaj zwracają uwagę. Zanieczyszczenie powietrza może zależeć od wiatru. I też mamy, bo patrzcie, wieje tam jakoś w jednym kierunku, i może być tak, że to jest zależne właśnie w której stronie wieje wiatr najczęściej i z jaką siłą, nie? bo jaki będzie wiało z różnych kierunków, ale będzie wiało bardzo mocno, może oznaczać, że dociągnie nam przez całe miasto ten dym. I to może być problem i to da kolejną rzecz do. Taką, będzie takim konikiem planist, planistów pra, prawdziwych, z prawdziwego zdarzenia, bo nawet zawodowych, gdzie jak u nas w Polsce, no najczęściej wieje z zachodu, więc poza wiecznej stronie się produkuje strefy przemysłowe zazwyczaj, tak żeby jak najmniej nawiewało do miasta, żeby wywało te za, zanieczyszczenia za miasto i tutaj może być to samo, co sprawia, że ta gra może być ciekawa właśnie na takich zawodowych. Co jeszcze mamy? Air Pollution, czyli... Ogólne, niskie, wysokie, średnie zanieczyszczenie mamy tutaj. Air, pollution, sources, traffic, air. To co? Że sources to źródło pewnie, czyli te punktowe zanieczyszczenia drogowe. Wind speed and direction, aha, czyli to co powiedziałem, że będzie też siła wiatru pokazana jako warstwa, pewnie to będę się nakładać na siebie. Ale też kierunek jako w formie strzałek, czy czegoś takiego, bo ja tu nie widzę, żeby te strzałki były faktycznie pokazane, może gdzieś są. Może gdzieś ja to przesłoniłem, albo jestem po prostu ślepy i nie widzę. Też jest taka opcja. Co hmm. mamy dalej? Yy, mamy warstwy podglądu terenu po lewej stronie. Tych opcji jest dużo i tak mnie zastanawia, bo one nie wyglądają, znaczy chyba są pogrupowane drogi. Woda czy jakieś tam media teraz związane z transportem mediami. Dalej mamy e, usługi publiczne, chyba. To jest kluczykiem. Nie wiem, co to może oznaczać. Może faktycznie utrzymanie dróg. E, dalej. Nie, nie wygląda, żeby to było. To jest próba pogrupowania tego, ale pytanie, czy to w tej formie będzie, bo tak. Dalej będzie to wymagało szukania, nie? Mniej szukania jak pierwszej części na pewno, bo tam to jest w ogóle rozpierdziel i trzeba zapamiętać te ikonki, gdzie które są, a przynajmniej które jak wyglądają. A jak długo się ich nie używa, to się faktycznie zapomina tego z czasem. No i to jest ciekawe. Tutaj mamy z kolei pokazaną policję, czyli to co tam postawiliśmy, to była chyba postawili, Nie postawiliśmy, postawili. To była faktycznie chyba policja. I to wygląda tak. Dostępność więzień, dostęp, znaczy tych aresztów więzień, poziom przestępczości i tutaj mamy te budyleczki, prawdopodobieństwo też I, i zapewnienie to chyba dróg się tyczy, że pokrycie policją, nie wiem. Drogi są inaczej podświetlone i odnoszą się właśnie B, czyli ku fioletowemu. Nie wiem, co to może oznaczać. Yy, i Trzymanie tego też, yy, szansa ucieczki z więzienia 45%. O matko moska. co to może oznaczać? Kurde, czekaj, chyba kurki będziemy, albo nie wiem, kazali, mówią 202 metry dalej, żeby ludzie se klucza nie wzięli. Nie wiem, nie wiem co to będzie, ale to ciekawe, ciekawe. Dobra, lecimy dalej. To co wspomniałem wcześniej, znaczy nie wspomniałam w sumie. Chciałam o tym wspomnieć, ale jeszcze nie wspomniałem. To będzie tak: będziemy mieli trafik, czyli ruchu liczny, i on będzie rozdzielony w końcu. Bo w pierwszej części było tak, że nieważne czy one jadą powoli, czy jadą szybko. Ważne ile jest pojazdów, wtedy się świeci na czerwono. I mogło być tak, że ruch faktycznie jest, ale skumulują się pojazdy w jednym miejscu, tak jak mieliśmy na pierwszej autostradzie, co pobudowaliśmy na tym pierwszym rondzie takim dużym, że ten ruch płynął. On płynął powoli, ale płynął cały czas. I to oznaczało, że i to już wskazywało, że tam jest korek. tak? Czy, czy mieliśmy przy tym kwadratowym rządzie chyba na Burżule, czy Mgniszkowie? Nie, a Burżuje, Burżule, nie wiem. I mamy tutaj wskazane rozdzielenie w końcu. Na ruch słaby, dobry, czyli przepływ, gdzie jest faktycznie powoli, gdzie jest szybko, oraz natężenie tego ruchu, czyli ile pojazdów faktycznie przejeżdża tędy. I kolejna rzecz to jest zróżnicowanie dobowe. Pamiętacie, jak na poprzednim screenie chciałem się troszkę wygadać o tych parkingach? Chyba to było o parkingach, że. Może to zależeć przy dzielnicy przemysłowej, na przykład ym, przyjeżdżają ludzie do pracy i te zapotrzebowanie na parkingi może być duże akurat w tych konkretnych godzinach, tak? Jeśli to dobrze byśmy rozpracowali na przykład zmiany dzienne, nocne, no to tych parkingów będzie potrzebowali mniej, ale jeśli wszyscy będą pracować w jednym momencie, to wtedy więcej, tak? Ale w nocy z kolei będą puste w przestrzeni. Natomiast tutaj mamy ruch zróżnicowany od doby tak naprawdę i zobaczcie, że największy ruch jest... 6, 12, i tam trochę po 18 rośnie, i to będzie nowa mechanika. Nie ciekawe, czy to będzie się bardzo, pewnie z czasem rozbudowania miasta będzie to się to bardziej mm, krzywiło. Na początku będzie raczej ten ruch płaski, płaski, ale to jest nowa rzecz, i to jest bardzo fajna rzecz, którą. Fajnie, fajnie, że dodali. Dobra, lecimy dalej, bo ja już tu gadam 48 minut, kiedy odcinek specjalny no, się, się przeciągnęło trochę, więc nie przedłużajmy. Co mamy dalej? Zasoby naturalne, i to tak gdzie zastanawiam, to jest to z tej strefy. A to, to było to, co się zastanawialiśmy, żeby tu był przemysł, a to nie wiedzieliśmy, co to jest, i to są właśnie te zasoby naturalne. Ciekaw, to będzie trochę zaimplementowane na. Ale a'la ten Industries z pierwszej części. Mamy też pokazane ogólne zasoby, tylko pytanie czy to jest na tym konkretnym widoku, czy to jest na całej planszy i mamy dostępność. 6900 tutaj ore czyli ruda. Wood i ziem czyli las i ziemia uprawna no z... Odnawialność tych zasobów tutaj mamy akurat. Jeśli chodzi o ropę no to no rude no to utilization czyli użycie, nie wiem, marnowanie. Nie wiem o co tu chodzi. A czy to jest pewnie zużycie, a to jest odnawialność tego zasobu, czyli ropa. No i rudy się wiadomo, nie odnawiają, ale pozostałe tak. I będziemy im bardziej będziemy używać ziemi na przykład, tym będzie gorsza jakość tej ziemi, czyli jak będzie degradować, tak? No, i tu mamy też opcję hodowli, czy co, co możemy hodować: czy kurki, czy zboże, czy warzywa, czy bawełnę. Nie, no to każde, będzie to zboże, no to bułki, nie. Marchewki to dobrze, by zdrowie może było większe. Bawełna na ubrania, no drewno to wiadomo. Tutaj mamy orez, czyli co? Żelazo może? węgiel to nie wiem, co to diamenty? Kruszce jakieś, ciekawe, ciekawe, co to jest. No i ropa. Rapa to wiadomo i też jest pokazane, jakie je mamy możliwości produkcji, jeśli postawimy to w tym konkretnym miejscu. Pierwsze części było coś podobnego i tutaj też to jest. Więc to będzie akurat fajne. Lecimy dalej. Mam jakąś ciężaróweczkę. Mam jakieś te amerykańskie te ograniczenie prędkości, tak poza tym to niewiele widać. Yy, więc lecimy dalej i tutaj już jest pokazane yy, ładowność, czy największe no szczegóły w tej ciężarówce. Pytanie, czy to będzie w formie raczej... Ne, to raczej wiecie co, wydaje mi się, że to będzie automatyczne. Będzie mogli sobie tylko kliknąć skąd, dokąd to jedzie. Yy, I jaka jest ładowność? Z tą ładownością to jest akurat o tyle fajne, że, yy, że jest coś podobnego jak transport fever, tak? Więc to jest fajna opcja akurat, czy one jeżdżą puste, czy faktycznie... Chyba, że będziemy mieli nad tym jakąś kontrolę, to już w ogóle będzie spoko. To już w ogóle będzie spoko. Nie uwagę, uwagi, czy jak mieliśmy tą opcję transportu publicznego, czy tam były te ciężarówki. Coś było, ale nie pamiętam dokładnie, co tam było. Nie będziemy już tego cofać i będziemy tego szukać. Dobra, lecimy dalej. Mamy kolejną panoramę miasta. I... Co mi się zwróci, rzuca w oczy, nie jestem pewien, czy ja tutaj widzę wzmocnione nabrzeża, czyli Brindges and Pierces, czy tam mieliśmy pierwszej części. Wydaje mi się, że na pierwszych skinach to widziałem, ale też nie będę tego cofał. Wydaje mi się, że to może być. Tutaj patrzycie, widzieliśmy chyba z tych wcześniejszych skinów Alaport, czy coś takiego, więc to będzie było w tym miejscu. I tutaj też wygląda to na wzmocnione wybrzeże, ale fajnie by było, żeby to dodali, bo jeśli tego nie będzie, no to tak trochę szkoda, nie? Co jeszcze mamy? Mamy stadiony, więc jeden, dwa, jakieś dwa boiska mniejsze to ciekawie wygląda może to boiska treningowe dla drużyny, może będzie jakiś, ale symulator klubu piłkarskiego. Yy, ogólnie babka też wygląda bardzo fajnie, bo mamy jakąś wysepkę na środku. Pytanie, czy ona jest powstała sama, czy, czy ktoś ją stworzył. Ale to wygląda fajnie i to, to mi się podoba. Tu mamy coś, nie wiem co to jest. Jakiś, nie wiem, pewnie budynek taki specjalny, czy coś, ten deseń. Mamy kolejne boisko, mamy ten przemysł i widać, że on idzie w tę stronę. Tu jest jakaś chyba linia kolejowa, jakiś dworzec kolejowy, nie wiem co to. Ładne mamy mosty. Yy, tam mamy te dzielnice mieszkalne w tle, to co to widać, bo to może być lotnisko tam daleko, ale też nie jestem pewien, yy, co widzimy dalej, mamy porę roku w końcu. Na tej mapce co gramy na Adamowicach pół roku nie ma. Spadek temperatury oczywiście jest, ale śnieg nie pada. Nie wiem czy to jest w ogóle mechanika dodana, bo niby ten DLC snowfall wyszedł, ale on chyba dodał po prostu mapy zimowej tyle. Natomiast zmiana samych pół roku nie widziałem żeby się pojawiła. Ale to jest fajne. Natomiast jeszcze wygląda fajnie miasto nocą, więc też będzie widoczny. Cykl dnia i nocy, co w sumie standard, ale fajnie, że nie zrezygnowali z tego. Jeszcze chciałbym zobaczyć, jak tam wygląda. Czy to są dymy? Czy to jest dym, czy to są śniegi? Nie wiem, ciężko powiedzieć, co to jest. Następna rzecz, fajny prerender. No fajnie to wygląda. Jakieś tam mamy rozbudowanie. No i mamy datę premiery. I teraz mamy tak na dole PS5, Xbox System. No to raczej będzie na Steamie. Chciałem, nie byłem pewien, czy to będzie na, jako opcja na Xbox Game Pass, czy, czy będzie to dostępne. Tylko wyłącznie, czy będzie też na Steamie. No mamy tutaj odpowiedź, że jednak będzie. No i co, to wszystko. To wszystko podsumowując, będzie ogrom nowych rzeczy. Przede wszystkim równoległe budowanie dróg, co będzie w końcu dostępne bez modów, i to bardzo, bardzo, bardzo pomoże. Nie będziemy musieli kombinować z tymi, jak widzieliście, pamiętacie. Tymi drogami pomocniczymi, czy nie będzie tych dodatkowych wydatków. To będzie fajnie. Będą nowe rodzaje budynków mieszkalnych. Pytanie, czy to będzie miało znaczenie, czy to nie będzie miało znaczenia? Z tego, co wygląda na początku, interfejs raczej będzie miało to znaczenie. Nie wiem, co oznacza te wyszczególnienia: czy to będą usługi w parterze, czy to będą parkingi w parterze, czy znaczy jakieś parkingi podziemne, może nie wiem, ale to z racji tego, że. Duży, duży jest nacisk na te parkingi w tym trailerze. Może to, może to mieć znaczenie też. I to może być właśnie to. Myślę usługi w Parterze też spoko aczkolwiek. Czy to będzie aż tak rozbudowane? Czy na to wpadli? No nie wiem, ciężko powiedzieć. W ogóle kolosarod z jakiegoś kraju. Myśli z Ameryki to raczej na to nie wpadli. Chociaż nie wiadomo. Zanieczyszczenie powietrza to jest kolejna rzecz, którą dodali. To fajnie będzie, że będzie to zależne od wiatru. Ruch uliczny, nowe mechaniki, czyli te ronda. Możliwe, że większa kontrola nad pasami, z którymi mają jechać tourenie. Sprawi to, że będzie większa realistyczność tej gry, ale jednocześnie będzie dużo trudniejsza. Będzie trzeba więcej rzeczy zwrócić uwagę. Nie zwróciłem, znaczy zwróciłem na to uwagę, zapomniałem o tym powiedzieć, że kratki teraz będą mieli 6, a nie. Znaczy szerokość terenu zabudowy od drogi będą, będzie miała 6 kratek a nie 4 Nie jest to w zasadzie istotne, ale taki fajny szczególik. Co do porównania z poprzednią częścią, raczej, jakby to powiedzieć? Do City Skylar to była fajna taka. Arkejdówka, Ciężko mi to porównać do arkejdówki, tak? Ale tak porównanie z resznościówki i symulatora wyściga trochę, że fajna gra, ale dla zawodowych urbanistów to była bardziej taka zabawa, piaskownica, coś takiego, nie? Natomiast biorąc pod uwagę nowe rzeczy, które tu dodają, to będzie bardziej symulacyjne i będzie wymagało tej urbanistycznej wiedzy. No, mamy fajne kanały, które. Eee, za, zajmują się właśnie tymi, tymi grami, czyli Brunix wcześniej wspomniany, nie Kałach, tylko ten drugi. A Walkis. Eee, dużo osób grało w City e, Skylines, czy SimCity, czy Workers and Resources, czy, czy co tam było jeszcze do no, City 6 ale Nie widziałem akurat, ale no, to też była fajna gierka, też mnie wciągnęło, miała dziwne mechaniki, ale ogólnie też była spoko, eee, więc pytanie, czy. Tacy hobbyści urbanistyki odnajdą się na początku w tej grze, i to może, to może być duży handicap dla tych, co się właśnie zawodowo zajmują. Czyli będą wiedzieli od razu, jak to działa, nie będą musieli czytać w książkach, że o to musimy robić, tak, a to tak, czy to będziemy musieli wykombinować, a potem sześć przebudów. Nie, może tak nie działać i to może być duża, duża różnica w porównaniu do pierwszej części, jak będzie faktycznie, zobaczymy. Mamy premierę 24 października, więc za ile? Znaczy, 4 miesiące, dobrze liczę, i tydzień, i dwa, niecałe. Więc jeszcze trochę czasu jest. Więc City Skylines ogólnie tyle jeszcze prawdopodobnie będzie żyło, chyba że już będziemy mieli wszystko zrobione i już się nie będzie chciało po prostu dalej grać. Rzucimy się na inne serie, to wtedy możliwe, że że o czymś innym pomyślimy. Natomiast... cena jeszcze, cena chyba było, nie pamiętam dokładnie, 230 coś złotych, więc to będzie dosyć droga gra na początek. Ale chyba warta swojej ceny. Na razie jest w sprzedaży, Czy ta cena wzrośnie? Nie wiem. Czekamy na następne trailery. Czy ja będę je omawiał? Zobaczę. Może na odcinku jako tako wspomnę, może zrobię kolejny odcinek. Też nie wiem. ale... Co zachęcam, no tyle chyba będzie gadania o tej grze. No, prawie godzinę tutaj już dyskutujemy, prezentuję Wam to tak naprawdę, więc, więc nie ma co przedłużać. kto tyle wytrzymał, to fajnie. Kto to chodzi, no to dzięki, że chociaż zajrzeliście tradycyjnie na sam koniec. Zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, komentarza, subika, dzwoneczka, co tam się da pod filmem, kliknąć. I jeśli to osiądzie, no to zrobimy być może kolejną kolejne przedstawienie zapowiedzi, nowości i co? Chyba tyle z mojej strony. Cieszę się, że ze mną byliście i widzimy się w następnym odcinku, tym razem tradycyjnym City Skylines Adamowice wersja, a tymczasem, zgodnie z obietnicą, puszczam Wam tutaj właściwy trailer w całości. Tyle z mojej strony. Trzymajcie się i do następnego. Bajo!